Witam na kanale Oryginalne Perfumy. Dziś otwieramy kolejną wodę. Karolina Herrera 212. Jakiś numer jest? 02761. Okej. Zważmy. Bierzemy pudełko, numer, a druk jest błyszczący, tu jest tłoczony do wewnątrz. Tutaj też jest tłoczony numer. Ok. Tutaj na opakowaniu też numer. Dwieście sześćdziesiąt. Flakon waży 260 z korkiem. Sam korek 55. Korek wygląda na taki, ale jest lekki. To jest tak jakby kwadrat, jak widać, nie jest okrągły. Owalny kwadrat. Okrąg jest. Plastik. Tam jest jakiś numer 6 albo 9. 6 prawdopodobnie. Ok. To jest do zewnątrz, tak jakby szkło, pewnie to plastik. Myślę, że to widać. Karolina Herrera. Karolina Herrera, z dwóch stron jest napis. Men też. Oj. Tutaj otwór. No niestety numeru nie ma na flakonie. Tak mi się wydaje. Nie ma nigdzie. Ach, tu jest. 02 761.
02 761, ok. To też pewnie. Nie. Nie będzie. Zobaczmy, jak to wygląda. Też nie ma. To czarne jest tak jakby na końcu. O, plastik wszystko. Numer 2 wewnątrz. Aluminium. Mirror też. Tak jakby okręgi były na około takie. To jest tutaj, nie? Wygniatane to jest. Zobaczmy. Też kiełka. Fajnie. To tak jakby na magnes był korek. Jest magnes chyba. Zobaczmy co. Nie wiem, czy kartonik ważyliśmy, czy nie. 31 kartonik waży. Tu jak widać jest takie, pewnie w podróbkach, jeżeli będą, nie będzie tego. Takie dociskowe jest, kartonik wklejony. W ten sposób wycięty tutaj jest. To jest cały zagięty i tak wklejony jest. Na pewno w podróbie nie będzie czegoś takiego. Tutaj jest nacinane. A na dole też jest tutaj z boku nacinane i z boku zagięty i podkładka taka jest. U góry również taka. Dziękuję za uwagę.